Jest to interaktywna sesja wideo, mająca na celu poprawę umiejętności rozumienia zasad innowacji i jej roli w generowaniu wpływowych zmian społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Posiadanie tej umiejętności oznacza zidentyfikowanie zasady innowacji, zrozumienie innowacji jako dynamiczną siłę zdolną do kształtowania przyszłości społeczeństw, wykorzystywanie innowacji do generowania wpływowych zmian społecznych, środowiskowych i gospodarczych, stosowanie zasady innowacji w biznesie. Zrównoważony rozwój środowiska obejmuje wdrażanie kluczowych rozwiązań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ochrony istniejących zasobów i wspierania ekosystemów. Obecne wyzwania środowiskowe, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie wody i powietrza, niesprawiedliwość społeczna, niszczenie siedlisk przyrodniczych, nadmierna konsumpcja, wymagają opracowania rozwiązań, które można z powodzeniem wdrożyć. Praktyki przyjazne dla środowiska mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, ale wiążą się również z wieloma wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty ekologicznych rozwiązań, ograniczona dostępność potencjalnych alternatyw, brak znormalizowanych certyfikatów lub przepisów przyjaznych dla środowiska, złożoność etycznego łańcucha dostaw, normy kulturowe i zachowania konsumentów, brak świadomości wśród potencjalnych klientów, które firmy muszą wziąć pod uwagę przy tworzeniu zrównoważonych rozwiązań środowiskowych. Kreatywne myślenie staje się cennym zasobem usprawniającym proces identyfikacji nowych rozwiązań biznesowych, które mogą przynieść korzyści zarówno społeczeństwu, jak i środowisku. Jak możesz wykorzystać kreatywne myślenie? Krok 1. Nazwij problem lub wyzwanie, które motywuje Cię do działania. Precyzyjne sformułowanie problemu, wyzwania jest podstawą procesu twórczego, ponieważ pomaga się skupić. Pomyśl o czymś, co Cię niepokoi lub osoby z Twojego otoczenia. Pomyśl o czymś, co sprawia, że czujesz się zmotywowany do działania. Krok 2. Wykorzystaj umiejętność zadawania pytań jako sposób myślenia w celu poprawy poziom zrozumienia. Rozważanie własnych lub cudzych przemyśleń na temat danego problemu lub wyzwania może poszerzyć zrozumienie powszechnie stosowanych rozwiązań. Kwestionowanie założeń pomaga również zastanowić się nad sensem sposobu postępowania, który przyjęto, i nad możliwościami innych podejść. Krok 3. Zachowaj otwarty umysł i pozwól sobie na eksplorację różnorodnych możliwości. Nie ograniczaj się etykietami ani ocenami podczas generowania pomysłów. Zbierz grupę osób o różnych doświadczeniach i perspektywach i przeprowadź burzę mózgów. Różnorodność punktów widzenia może prowadzić do bardziej kreatywnych rozwiązań. Współpracuj z tymi, których problem bezpośrednio dotyczy Ciebie, aby zrozumieć ich perspektywę. Rozważ wykorzystanie mapy myśli, umieszczając problem w centrum i generując pomysły wokół niego. Po sesji połącz wygenerowane pomysły, ukazując ich wzajemne relacje. Możesz także wykorzystać storyboard z tekstem i, lub obrazami lub narrację, aby wizualizować problem i potencjalne rozwiązania. Wykorzystaj także myślenie odwrotne, zamiast pytania, jak to rozwiązać, zapytaj, jak to stworzyć? Jeśli zaczynasz odczuwać przytłoczenie, podziel problem na mniejsze części, co ułatwi generowanie pomysłów. Na koniec, szukaj inspiracji poza znanymi już rozwiązaniami i środowiskiem, aby odkryć nowe, kreatywne pomysły. Krok 4. Poświęć czas na refleksję. Może to pomóc w nawiązaniu nieoczekiwanych kontaktów. Krok 5. Eksperymentuj i bądź gotów na wyciąganie wniosków z niepowodzeń. Testowanie pomysłów może przynieść ważne spostrzeżenia i wygenerować nowe i nieoczekiwane odkrycia. Zintegruj zdobytą wiedzę i kontynuuj rozwijanie swojego pomysłu, aby uzyskać jeszcze większą klarowność. Wybierając rozwiązania biznesowe, które przynoszą korzyści społeczeństwu i środowisku, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kryteria zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Oto kluczowe kryteria identyfikacji i oceny takich rozwiązań. Wpływ na środowisko. Nadaj priorytet rozwiązaniom, które mają minimalnie negatywny wpływ na środowisko.
i promują zrównoważony rozwój. Weź pod uwagę takie czynniki, jak potrzebne i wykorzystywane zasoby, emisje, ilość generowanych odpadów, wpływ społeczny i równość, priorytetowo traktuj uczciwe praktyki pracownicze, różnorodność i integrację. Weź pod uwagę wpływ Twojej działalności na społeczności lokalne i lub innych interesariuszy. Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, stosuj takie produkty lub procedury robocze, które zachęcają do recyklingu, promują efektywne gospodarowanie zasobami i są trwałe. Wybierając rozwiązanie biznesowe, staraj się rozważyć rozwiązanie, które ma najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, a jednocześnie największy wpływ społeczny. Biorąc pod uwagę te kryteria, Twoja firma może przyczynić się do wywierania szerszego pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. W trakcie całego procesu pamiętaj, że kreatywne myślenie wymaga czasu i praktyki, a im częściej będziesz z niego korzystać, tym bardziej stanie się ono naturalną częścią procesu rozwiązywania problemów. Witamy w sekcji quiz, gdzie możesz przetestować swoją wiedzę odpowiadając na 3 pytania. Bez względu na to, czy wybierzesz poprawną, czy niepoprawną odpowiedź, otrzymasz wyjaśnienie. Zaczynamy! To już koniec dzisiejszej lekcji. Dziękujemy za udział i zaangażowanie. Prosimy śledzić program w iStudio, aby pogłębiać swoje umiejętności z zakresu przedsiębiorczości środowiskowej. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz cyfrowy certyfikat.